Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przymiotów ekonomicznych, ale ilościowych tylko, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa, matematyczna, ekonometria, finanse przedsiębiorstw i wiele innych. Całość oferty mojej możecie znaleźć na zadaniaprojekty.pl. A dzisiaj w ramach ekonometrii i używania programu Gretel Wam chciałam pokazać może coś takiego dodatkowego, ale też czasem zaskakującego, bo... Wyniki mogą być błędne, jak szukanie wartości e, krytycznych z tablic statystycznych. Jeżeli jeszcze raz pokażę, wejdziemy przy dowolnych danych. Jeżeli mamy zweryfikować e, jakikolwiek test, który się opiera na rozkładzie normalnym, potrzebujemy wartość krytyczną. Jeżeli wejdziemy na narzędzia, tablice statystyczne i wśród opcji: e, Weźmiemy zakładkę rozkład normalny i nic się nie zmienia, tylko szukamy, e, powiedzmy, typowo wartość U alfa albo Z alfa przy e, zestandaryzowanym rozkładzie, czyli takim, co ma średnią 0 i odchylenie standardowe 1. Musimy jako ostatnią brakującą wartość, żeby znaleźć wartość krytyczną, e, wpisać prawostronne prawdopodobieństwo. W związku z tym, e, że Większość testów e, takich e, statystycznych bazuje na rozkładzie normalnym, który ma zarówno e, lewy jak i prawy ogon. To znaczy te wartości e, te powiedzmy poziom istotności rozkłada się na lewą i prawą stronę. To w tym momencie oni potrzebują, tutaj wpisują tylko prawostronne prawdopodobieństwa. Oznacza to tyle, że jeżeli ja mam na przykład test na zweryfikowanie, czy średnie są ze sobą równe, a bazują oczywiście w tym momencie na przykład na rozkładzie normalnym, i nie mam tak zwanego podwojonego obszaru odrzucenia hipotezy zerowej to w tym momencie w program Gretel chce tylko połówkę tego, e, e, bo w tym momencie może inaczej. Przy e, pojedynczym, e, czy normalnie niepodwojonym obszarze odrzucenia hipotezy mamy zarówno lewy, jak i prawy ogon. I cały poziom e, istotności rozkłada się, na przykład 5%, rozkłada się e, po 2,5% na e, lewy ogon, jak i na prawy. Więc jeżeli program Gretel żąda od nas tylko prawostronnego prawdopodobieństwa, to my wpisujemy 0025 to jest te nasze jedno i teraz to, co tutaj uzyskaliśmy przy tym zapisie to jest wartość krytyczna dla 5%. Tylko tyle, że oni chcieli prawostronne, tylko jakby jedno, jeden ogon ile wynosi? Jeżeli byście na przykład musieli um, zweryfikować hipotezę, że dwie średnie są sobie równe, na rzecz tego alternatywnie, że jednak jedna średnia jest większa lub mniejsza od drugiej, czyli jest tylko hipoteza jednostronna, ta alternatywna, to u was prawostronna. To podobieństwo Byście wpisali 0,05. Oznacza to tyle, to tak jakbyście mieli podwojony obszar odrzucenia hipotezy zerowej. I wtedy waszą wartością krytyczną jest 1,64. Ja kończę omawianie tego zadania. Zwracajcie uwagę na ten szczegół, czy prawostronne, czy podwójnie, czy jak. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie zadań z ekonometrii lub też wstępu do waszych projektów zaliczeniowych, jak najbardziej możecie od razu pisać na zadania-projekty-małpa.wp.pl. Ja już trochę zachrypłam, jak widać lub wejdźcie na stronę internetową zadaniamyślnikprojekty.pl i jeśli potrzebujecie się skontaktować, a jeśli nie, to na razie zapraszam Was do subskrypcji kanału czy tego samego filmu. Udostępniajcie moje filmy znajomym, umieszczajcie je na e, swoich playlistach, na forach internetowych studenckich i korzystajcie z całej tej wiedzy. E, przeze mnie tutaj na, na YouTubie na kanale Umieszczonej. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zachęcam do nauki i Pracujcie jak najwięcej z programem.